Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Shogun 2 Zmierzch Samuraju. Witajcie moi drodzy. Okej, słuchajcie, cóż ostatnio działaliśmy, mianowicie zajęliśmy Ise w poprzednim odcineczku. No i słuchajcie, i udało nam się także zająć Kaga, prowincję Kaga. No i także zdesantowaliśmy naszą armię w prowincji Mikawa. Tak więc idzie nieźle. To prawda, troszkę nam się hajs ostatnio skończył. Ale myślę, że mimo to dajemy sobie tutaj nie najgorzej radę. Dobra, słuchajcie, tu jeszcze mamy takiego kolesia, który będzie nam tutaj zajmował się głównie, myślę, zwiadem. Czy my tu widzimy jakichś wrogich skubańców? Raczej nie. Dobra, oni tutaj i tak nie mają armii bez generału w większości. Wykonaj zamach. Dobra, i tak mnie na to wszystko nie stać. Dobra, w takim razie idziesz troszkę tutaj nam pozwiedzać. Jesteście oczami i uszami cesarza. Dobra, co my tu mamy? Dobra, tu wykryli moją armię. Tutaj ładnie się odbywają rekrutacje. Dobrze, moi drodzy, więc na razie zakończmy turę, lećmy dalej. Kurde, znowu zapomniałem o jednej sprawie. Miałem zaokrętować nasze oddziały. Chyba jeszcze jedną flotę miałem ruszyć. Oj, kiepsko. Ale no cóż, jak nie teraz, to później. Tutaj w końcu nasz sojusznik się obudził i tam ruszył swoje oddziały. Ci mnie tu, kurde, najeżdżają strasznie. Tam znowu wroga flota nam przepłynęła. Polernicy, no. Tutaj aż pod Nagato podeszli. Co my tutaj mamy? Kawachi. Niepokojące wieści, mój panie. Sakai w pobliżu Osaki zamordowano dwóch francuskich marynarzy. Sprawa podlega naszej jurysdykcji, a Francuzi domagają się odszkodowania. Dobra, wypłaćmy im te 2000. Niech mają. To jest suchy dok. Dobra, słuchajcie, musimy się stąd troszeczkę zabrać z naszą flotą. Bo jest ona tutaj nie lada o pałach. Słuchajcie, zróbmy sobie tak, atak na port. Myślę, że to tu mogłoby pomóc. Teraz tak, my byśmy mogli tutaj uderzyć na tę armię. Uderzmy tutaj. Dobra, kontynuować oblężenie. Teraz tak, tu mamy. Nie to miejsce. Tutaj tak, posterunek, a tu karczma. Teraz tak, to nasza armia, myślę, że możemy ją ruszyć. Tu garnizon wchodzi. Ty, kolego, tutaj szkolić żołnierzy. Tak jest. Teraz tak. Kurde, tu jest jakaś armia wroga. Problem w tym, że ja nie będę miał im czego przeciwstawić. Kiepska sprawa, co nie? Dobra, ja myślę, że ta armia powinna się skupić tutaj na prowadzeniu walk z siłami wroga. I spychaniu ich coraz to dalej. Wiecie co? Wy odpłyńcie. Tak sobie myślę. Bo nie chcemy ponosić tutaj niepotrzebnych strat. Chociaż ostrzelać mi, myślę, nie zaszkodzi ten port. Będziemy się w każdym razie tutaj kręcić w okolicy. To mnie tu, kurde, bardzo niepokoi. Ale nic raczej z tym nie zrobimy. O,
ty, kolego, masz iść tu szkolić naszych żołnierzy. Tak, my sobie tutaj zaatakujemy. Oni tu kompletnie nic nie mają, więc automatycznie, myślę, możemy ich tutaj wykończyć. Na spokojnie. To jest pięknie. No i jeszcze awansik. O, chyba maksymalną rangę kolega już ma. To jest pokojowa okupacja. Otóż tak, co my tu będziemy mogli sobie zrobić? Zróbmy to. Port handlowy, to sobie rozbudujmy. To sobie zbudujmy. Targ. Dobra, rozbudujmy to po prostu. A więc Noto. Prowincja Noto została zajęta. No, tutaj już są większe siły wroga. Dobra, ty, kolego, tutaj, co ty tu masz? Co ty tu masz? Szybkość uzupełnień. Szansa na śmierć. Dobra, weźmiemy sobie to. I teraz tak, co ja tu mogę sobie wybrać? To sobie zwiększymy. A to... Takie średnie są te umiejętności, co po niektóre. Podczas obrony to sobie weźmiemy. O, to jest dobra rzecz. Zwiększona ilość amunicji. 50%. To jest naprawdę sporo. Teraz tak. Tutaj musimy ogarnąć sobie sytuację. Tam tych olać, oni nie są nam w stanie kompletnie nic zrobić. Tych tutaj trzeba pocisnąć. To jest. O, ale zdobyliśmy tą korwetę. Dobra, wypłyniecie tu. Teraz tak, wy im tutaj towarzyście, tak żeby nie byli w stanie nam tutaj przekroczyć tej cieśniny. Teraz tak, tutaj się zaokrętujemy. I moi drodzy, myślę sobie tak, jakbyśmy wsiedli na pociąg, moglibyśmy stąd pojechać aż tu praktycznie. Mogę wypisać, ile tur na przykład by mi zajęła podróż w dane miejsce. Dobra, popłyniemy sobie tutaj. Trochę nam to zejdzie zapewne. Aż tutaj was wywiało. No dobrze. Okej, okay, raport z budowy. Kawaczi zbudowała się dzielnica dodatkowa. Tutaj chałupnictwo, moi drodzy. Teraz tak, tu mamy chałupnictwo. Więc sobie tutaj to rozbudujmy. Weźmy sobie jedwab. Yamato, tutaj też zamek w cytadele trzeba przekształcić. No i pięknie, wszędzie się budowały wieże z działami. Teraz tak, tutaj ich pięknie blokujemy, oblegamy tą twierdzę. Do końca mi się podoba ta sytuacja tutaj. Tu jest suchy dok, cholercia. Co zrobić? Musimy tutaj wykonać zamach. No pięknie. Daliśmy radę. Ostrzelać mnie ten port. A, dobra, oni szjali przecież w tej turze. Kurde. Prowincja zdobyta, no to. Dobrze, chyba wszystko. Więc zakończmy turę. No,
słuchajcie, przeciwnik postanowił ruszyć na nas. Tak więc, słuchajcie, bierzmy się za nich. Okej, moi drodzy, no niestety leje, ale mamy tutaj rzekę, a poza tym, słuchajcie, pisało mi, że to miasto tutaj, które oblegamy, nazywa się Nagoya. Też jest bardzo znane japońskie miasto. Dobra. A więc tak, moi drodzy. Pytanie tylko, kurde, którędy oni będą chcieli pójść. Możliwe, że pójdą tędy. To mogłoby być ciekawe. Dobra, słuchajcie, nasza piechota. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, trzynaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Powiedzmy sobie, że... te dwa oddziały. Więc tak, jeden stawi się tu. Drugi rozstawi się tu. Tak jest. My to czekajcie. Okej. Więc tak, wy po tej stronie się rozstawcie. A wy tak tutaj. Bardzo ładnie. Do tego tak, jeden oddział kawalerii tu. Drugi oddział kawalerii tu. Dowództwo tutaj. A, nasza artyleria, myślę tutaj. Albo myślę, że tak, o, może z tej strony tym razem. Dobra, bierzmy się za nich. Tutaj szrapnele myślę, że się przydadzą. Dobra, co wy tu macie? O, piechota szogunatu. Poważna sprawa. No, nic specjalnego tutaj chłopaki nie mają, no. Otóż tak, myślę sobie. Robimy sobie taki miks. Ten brud jest tu. Otóż tak, ja bym się rozstawił na przykład tu, w tym miejscu. Do tego. Wy moglibyście się rozstawić tutaj, tak wstępnie. Dobra. Piechota wroga pod ostrzałem. Szybko, zanim przeciwnik przejdzie przez rzekę. Chyba, że zniszczymy most. A, nie, nie do zniszczenia, tak więc upaść do kogo chcecie po prostu. Ognia! Pięknie. Szybko rozstawiamy się. To jest, grzmocić w nich tam.
Dobra, teraz tak. Trochę się przegrupować. Trzymać ich tu za jaja i nie puszczać. Pięknie są przytrzymani na tym przyczółku. Ej, strzelać panowie! Jeszcze przeładowują. Wszystko trwa po prostu wieki. Dobra, ci tu też pięknie zostali powstrzymani. Dobra. Słuchajcie, już jest po bitwie. Pięknie. Tak więc zakończmy. Ok, moi drodzy, straciłem zaledwie 28 ludzi, przeciwnik stracił 1087. Ale to jeszcze nie koniec oblężenia. Ciekawe. Przeciwnik jednak jeszcze się broni. Dobra. Oż wy dziady. Otóż słuchajcie, przeciwnik postanowił uderzyć na nas. Rozpocząć szturm na naszą prowincję. Dobra, słuchajcie, czas je tutaj obronić. Okej, moi drodzy. A więc słuchajcie, musimy się tutaj przygotować do obrony. Dobra, myślę sobie tak, jeden oddział tutaj. Drugi oddział tu. Trzeci oddział tu. Czwarty oddział. Tu. Piąty tu. Szósty tu. A siódmy tu. A wy tutaj w centrum. Dobra, słuchajcie. Zaczynajmy. A więc tak. Skąd nadciąga przeciwnik? Idą mi stąd. A więc tak. Już wiem, że was... przeniesiemy tutaj. Poza tym. Poza tym. Was myślę, że można byłoby tutaj rozstawić. Idą też z tego kierunku. Tak. By tu. Dobra. Zobaczymy. Okej. Myślę sobie, że was można spokojnie rozstawić sobie tutaj. Albo nie. A dobra, tutaj. Niech się rozstawią. Tak jest. Zagęścić ruchy, moi drodzy. O, przegrupować się. Zająć bardziej dogodne pozycje. No i myślę, że damy radę. Dobra. To jest bardzo tradycyjna armia. Nie mają zbyt wiele broni palnej, więc myślę, że mamy tutaj niemałe szanse na to, aby się tu jednak obronić. Spokojnie. Jakie oddziały idą z tej strony? O, tu idą bardzo dobre oddziały. Szermierzy. I przeciwnik uzbrojony w łuki. Dobra, szkoda, że tu mamy tylko i wyłącznie wieżę z... No kurna, no... Ruszyć dupska!
Wchodzić, wchodzić, wchodzić. Do jasnej anielki. Co tu się dzieje? Łucznicy. Ci łucznicy koni do nas walą. Niestety na razie nic na to nie... nie podziałam. Dobra, gdzieś coś się zaczęło. Z tej strony tutaj. Ci cholerni konni łucznicy do nas napieprzają. Dobra, w związku z tym, że sytuacja zaczęła nam się tutaj troszkę zagęszczać, czas się troszkę ewakuować. Dobra, wy się rozstawcie. Myślę tu. Biegiem, panowie, biegiem. A jest, smucić tam do nich. Pięknie. Dobra, ci tu rozpoczęli wspinaczkę. A wy ich pięknie tutaj odstrzeliwać. Ta jest, mucić tam w nich. Co tam się dzieje? Wow, what the fuck? Co to było? To ci ninja na pewno. Dobra, uwaga! Dobra, moi drodzy, teraz tak. Wy wycofać się tu. Wy wroga zatrzymać tak długo jak się tylko da. Ale kurna, zagęścić te ruchy. Dobra, ci tu niestety nie dali rady. Tu. Strzelać do dziadów. Cholernicy.
naprzód. Ruszać się. To jest tych tu wystrzeliwać. A ci tu raczej marne szanse mają, żeby wyjść. No, wchodzić, wchodzić, wchodzić. Ilu ich tam zostało? Setka. Dobra, spokojnie. Mamy jeszcze szansę. Kurde, oni tu są. Dobra. Teraz tak, wy rozstawicie tutaj. Dobra, wy sobie tutaj z nimi dacie radę. Walić. Czekajcie. Rozstawić się tu. Nie dać im się. Walić do dziadów. Kurde, dobrze są. Te cholerne bomby. Walić, 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 walić. The whole unit has fallen to the enemy. You have triumphed over the enemy. Chwila. Nie, nie, wy stop. Walić dalej. Wy się tutaj wycofać. Tam jest nasz dowódca, jeśli on zginie, czy to wszystko dla nas może źle skończyć. Dobra. Słuchajcie, przeciwnik się wycofuje. Ale to jeszcze nie koniec starcia. To jest. Dobra, słuchajcie, chyba wygląda na to, że się obroniliśmy. Ale kurde, nie było łatwo. Dobrze, moi drodzy, a więc zwycięstwo. Zakończmy bitwę.
Okej, moi drodzy. No cóż, słuchajcie, straciłem dwa oddziały piechoty poborowej. W sumie straciłem 900 ludzi, przeciwnik 1196. Ale słuchajcie, co najważniejsze, obroniliśmy się. No więc nie jest tak źle. Dobrze, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy. Jeszcze sobie tylko zerknę tutaj na budowę. Oczywiście, musimy to sobie wszystko ponaprawiać. Bo gnoje nas tu troszkę ponajeżdżali. Teraz tak, tu mamy sąd. A nie, czekaj, bo jeśli... Ja to źle robię, panie. To. Teraz. Tu. Dobra, sytuacja ogarnięta. Ki. Też jest ogarnięta. Dobra, dalej. Bingo. To sobie rozbudujmy. W OMI. To rozbudować. Warsztat rzemieślniczy nie. Jetfab. To sobie zróbmy. Teraz tak. W Yamato. Tego bardziej rozbudować na razie nie możemy. W Setsu. To rozbudujmy. Teraz tak. Tu zbudowała nam się kolejna. Miasto nam się rozbudowało. Tutaj poproszę chałupnictwo, tutaj dobudować dzielnicę. Co my tu dalej mamy? Kaga. Tu słuchajcie, będziemy tworzyć sobie kolejne oddziały. Znaczy kolejne miasto, w którym będziemy tworzyć oddziały. Tu słuchajcie, potrzebne jest rozpoczęcie werbunku. Sytuacja nie wygląda zbyt różowo. Dobra, my sobie uderzymy tutaj na tych skubańców. Dobra, automatycznie ich dobić. Ale klęskę ponieśli. Och, słuchajcie, chcieli nam to przejąć, ale im się nie udało. Pięknie, dobra. Wróg pokonany. Teraz tak, wy tu zabezpieczycie ten most. Wy pogonić tych dziadów tutaj. Jest za nimi, odciąć ich od miasta. Teraz tak, tu nam idzie nie najgorzej, oblegamy dziadów. Dobrze, moi drodzy, dobrze, moi drodzy, myślę sobie, że tutaj zakończymy sobie ten odcineczek. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.